Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku będzie dużo zajęć. Dużo będzie się działo. Po kolei wam tak w skrócie powiem co. Na początku wywalę sobie obornik od królików. Później od tej samicy i od tamtej siwej oddzielę sobie młode. I te młode sprawdzę u młodych płeć. I oddzielimy sobie samce od samic, przełożymy do innych klatek, więc tak to będzie się prezentowało dziś. Więc ja na razie zabieram się za wywalanie obornika i po kolei wam będę pokazywał, co się dzieje. Obornik wyrzucony z wszystkich klatek. Tu przesadziłem na razie te króliki, co były tam. A te, co były tu, dałem tu, żeby już podrastały sobie tutaj w spokoju. Więc one tu zostaną już na razie. A zaraz te będę oddzielał i tamte, te czarne. Ale najpierw jeszcze napełnię sobie pojemnik Sandezy i posypię, zdezynfekuję. I przejdziemy do oddzielania młodych. Ok, już mam wszystko zdezynfekowane. Teraz biorę skrzynkę. Tą samicę, co tu była, przeniosłem sobie na pole, ponieważ ona dzisiaj będzie szła na bicie. Nie będę zostawiał tyle samic na zimę. Kilka mi starczy. A z młodych podrosną, to będą. Tu jest 5 królików, więc je biorę. Sprawdzam płeć i przesadzamy je. Więc 1, 2, 3, 4 i 5. A do tej klatki włożę sobie tą białą samicę. Ona tu już będzie siedzieć. Więc teraz idę sprawdzać, ile tu jest samic, a ile samców. Tu mamy 2 samiczki. Ta i ta. One na razie tu zostają, bo będą siedzieć w środku. Dokładnie tutaj. A tu mamy 3 samce. I przeniesiemy je teraz na pole. Do klatki. A więc samce będą teraz siedzieć tutaj, więc przeniesiemy je i jeszcze z tamtej samicy sprawdzimy, ile samców, ile samic. A tutaj jest ta samica, która dzisiaj idzie na ubój, więc ja idę dalej sprawdzać, ile jest teraz tamtych. Przesadziłem sobie tą białą samicę już i teraz tak, z tych 7 młodych, co miała, są 3 samice. Zaraz dołączę tamte 2 i 4 samce, więc samce bierzemy na pole i włożymy do tamtych. Będą sobie razem siedzieć, rosnąć, więc otwieramy klatkę i wkładamy te 4 kolejne samce. I będą sobie razem siedzieć. Mi zostało ino włożyć tamte 2 samice do tamtych 3. Także z tych 2 miotów jest 7 samców i 5 samic. Tak to wygląda. Jeszcze mi zostanie zamontować paśnik, poidło. No i później jeszcze ubić tą samicę. Teraz jeszcze przyniosę te 2 samice tutaj. Pościelę słomą. No i widzimy się na zakończeniu filmiku.
wszystko zrobiłem. Króliki pooddzielane. Tak jak mówiłem, jest 5 samic, 7 samców. Z tej serii, z tej tury, czy jak to tam, to jest ta samica. Jeszcze wam pokażę te na polu samce, które oddzieliłem. Tutaj są. Jeszcze mi zostało zamontować paśnik i będą sobie siedzieć. Więc jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję i jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie subskrypcję. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!